Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witamy, tak, witamy, bo tam Miśka siedzi, tak, ogarnia temat. Witam na kanale Świat Linuxa oczywiście. Słuchajcie, dzisiaj GNOME 47 w newsach, w jednym filmie macie wszystkie newsy z nim związane. Pokażę wam to na laptopie. Acer Aspire R515 z 2018 roku bodajże, tak, Czesiu przyszedł, dzień dobry. No to jeszcze tu brakuje, słuchajcie, tylko tego, brakuje jeszcze Tośka, który śpi w innym pokoju. Wszystkie newsy w jednym filmie, tak jak mówię, żeby sprzęt na laptopie sobie zobaczycie, jak to działa, jak to się zachowuje. Znaczy w sensie takim lektorskim, powiem to tak. I ten, mam nadzieję, że film się spodoba, film się przyda. Gorąco zapraszam, my zapraszamy. 18 września 2024 roku to dzień i małe święto przy okazji dla sporej grupy użytkowników Linuxa, a to ze względu na pojawienie się stabilnej wersji bardzo popularnego środowiska graficznego GNOME wersji 47 stabilnej o nazwie kodowej Denver. Nazwę kodową wybrano, aby uczcić konferencję GŁADEK, czyli kolejne spotkanie ogromnej społeczności użytkowników i deweloperów GNOME. Tym razem została ona zorganizowana właśnie w Denver, w USA. Pulpit GNOME będzie dostępny w przeciągu kilku tygodni jako podstawowy pulpit m.in. w nadchodzącej Fedorze 41. Jej test wersji beta pojawi się już na moim kanale, a słuchajcie, także pojawi się oczywiście w Ubuntu 24.10 za około miesiąc. Co tutaj mamy jeszcze dużo wcześniej, bo za kilka dni pojawią się zapewne tak zwane paczki dystrybucyjne w większości dystrybucji linuxowych i będzie można go zainstalować ręcznie, nie czekając na duże premiery systemów. Przejdę teraz do pokazania omówienia, mam nadzieję, wszystkich zmian i nowości, jakie pojawiły się w tym wydaniu, a jest ich naprawdę sporo. Jedną z najbardziej oczekiwanych zmian wizualnych, które wprowadzono, to pojawienie się w menu ustawienia i sekcji wygląd możliwości wyboru jednego z 9 tak zwanych kolorów akcentujących. Standardowo wszystkie pola wyboru w systemie, przełączniki w aplikacjach GTK są w kolorze niebieskim. Od teraz użytkownik może zmienić odcień na jeden z dostępnych kolorów, aby wybrać odpowiadający mu styl. Zmiana dotyczy także obramowań okien, np. listy wyboru ścieżki w menedżerze plików Files. Do tego poprawiono nakładanie skórki trybu ciemnego w większej ilości aplikacji z tzw. GNOME Circle, co pomaga w stworzeniu większej spójności graficznej systemu i przy okazji aplikacja, które używają GTK 4 Libad White'a. Kolejne istotne zmiany dotyczą interfejsu użytkownika, a dokładnie zmieniono wygląd i zachowanie okien dialogowych, np. tych od wyboru plików do odtwarzania muzyki, dokumentów itp. itd. Zmiana polega na bardziej efektywnym zachowaniu albo skalowaniu np. ikon czy wyglądu samego okna i lepiej dostosowuje się ono do ekranów o mniejszej rozdzielczości i wielkości. Np. używanie Ubuntu, znaczy GNOME, sorry, na tabletach typu 10-calowych czy ekranach smartfonów przy wykorzystaniu z Ubuntu Touch powinno być dużo lepsze. Okna powinny się automatycznie teraz skalować odpowiednio do rozdzielczości i dotyczy to także samego systemu GNOME i na przykład dolnego doka z programami. Dodatkowo okna modalne i oczywiście okna plików lub te z możliwością wyboru opcji automatycznie będą się dostosowywać do wybranego koloru akcentu systemu. Okna dialogowe, czyli zapisywania lub czytywania plików do danego programu, to teraz część kodu głównego menedżera plików w GNOME, czyli właśnie Files, a powoduje to, iż mają teraz one lepszy zestaw i większy zestaw funkcji możliwych do wykonania. Na przykład będzie możliwe powiększanie ikon, lepsze sortowanie, można będzie też także zmienić nazwy plików i katalogów lub wyświetlać podgląd miniaturek, czyli tzw. thumbnails, co przedtem nie zawsze było możliwe w takich oknach dialogowych. Żeby było ciekawiej, do okna dialogowego danej aplikacji jest teraz możliwość przenoszenia albo wrzucania plików lub katalogów z innego otwartego okna, np. z plików. Dodatkowo bardzo poprawiono szybkość wyszukiwania poprzez ulepszenie silnika funkcji szukaj, a także w górnym pasku pokazuje się malutka ikonka, po kliknięciu której dostajemy informacje dodatkowe na temat ewentualnych problemów wyszukiwania albo np. spadku wydajności, dlaczego to się dzieje w przypadku przeszukiwania sieciowego.
Zostając przy programie FICE, czyli graficznym menedżerze plików, on sam ponownie przeszedł kilka modyfikacji. Prawy pasek boczny umożliwia od teraz usunięcie prawie wszystkich ikonek, jakie się tam znajdują. Na pasku zobaczymy także od razu wszystkie wewnętrzne dyski twarde, jakie są zamontowane w naszym komputerze, co powinno ułatwić nawigację. Widok urządzeń sieciowych także poprawiono, jest on automatycznie teraz dzielony w razie potrzeby albo na przykład przy odłączeniu ścieżek sieciowych, takie jak udziały Samba, NFS i inne, gdy one stają się po prostu już nieaktualne. W programie pliki usprawniono także opcję kompresji plików lub katalogów. Od teraz można wybrać rodzaj kompresji. Do wyboru są m.in. ZIP, szyfrowany ZIP, tar.gzip czy 7-zip. A w przypadku szyfrowania prosto możemy nadać hasło do kompresowanych treści. Przejdę teraz do aplikacji ustawienia, gdzie mamy oczywiście ustawienia systemu. Zmian jest tutaj dużo. Menu sieci jest teraz bardziej funkcjonalne i przy stosowaniu np. kilku kart sieciowych jest to wygodniejsze i lepiej rozmieszczone niż poprzednio. Z ciekawych funkcji wprowadzono możliwość włączenia automatycznej aktywacji okna danego programu po samym najechaniu na nią kursorem myszy. Ustawienie to znajduje się w podmenu ułatwienia dostępu, wskazywanie i klikanie, no i tam wybieramy opcję aktywowanie okien po najechaniu. W ustawieniach klawiatury można teraz podglądać źródła wejściowe z okna dialogowego dodawania źródła wejściowego. To ulepszenie pozwala użytkownikom zobaczyć wizualną reprezentację każdego układu klawiatury przed jego wybraniem. Ponownie ulepszono moduł ustawień odpowiedzialny za obsługę kont online. GNOME 47 poprawia m.in. widok okna szczegółów konta e-mail typu IMAP, SMTP, które są teraz automatycznie uzupełniane na podstawie używanego adresu e-mail. Przy korzystaniu z kont Microsoft 365 dodano integrację poczty e-mail, kalendarza i kontaktów, a konta Kerberos, jeżeli są w użyciu, powinny pobierać dużo mniej zasobów. Dodatkowo podczas konfigurowania kont WebDAV dostępne usługi są teraz automatycznie wykrywane, co zapewnia bardziej uproszczoną konfigurację. Centrum sterowania GNOME, czyli oczywiście ustawienia, otrzymało również zmodernizowane okna dialogowe dla dodaj użytkownika. Mamy tutaj również wymuszanie hasła na podstawie pliku, który znajduje się w etc security i tam jest plik pwquality.conf. Dodatkowo mamy tu obsługę nowego interfejsu DBU dla konfiguracji serwera GNOME Remote Desktop. Jest też możliwość skonfigurowania skrótów klawiaturowych dla rysika Wacom i również mamy także skróty dla przełączania monitorów w trybie wielomonitorowym. Przechodząc dalej, sklep z oprogramowaniem, czyli GNOME Software, ma od teraz możliwość instalacji zastrzeżonych sterowników NVIDIA przy włączonej funkcji bezpiecznego rozruchu. Chodzi tu oczywiście o funkcję UEFI Secure Boot, a jest to zrobione dzięki zastosowaniu dodatkowej wtyczki, która bardzo ułatwia konfigurację. Również wyjaśnia nam, co należy kiedy zrobić, jak to będzie wyglądało. Ja pokazywałem to przy teście Fedory 41, jak to po prostu działa i jak to się wszystko zachowuje. GNOME System Monitor został rozbudowany i na pierwszej planszy prócz standardowych wykresów zajętości CPU, RAMu i sieci pokazuje w czasie rzeczywistym przepustowość, odczyt i zapis z dysku twardego w komputerze. Oczywiście okna dialogowe także otrzymały mały lifting, no i mamy obsługę kolorów akcentujących, o którym mówiłem chwilkę wcześniej. Weźmy teraz na tapet główną, choć rzadko stosowaną dystrybucję linuxowych, przeglądarkę Epiphany. Niestety nadal nie ma możliwości instalacji popularnych rozszerzeń, na przykład do blokowania niechcianych skryptów czy podejrzanych witryn, albo na przykład jeżeli chcemy użyć sobie Bitwardena do przechowywania haseł. Ale za to wprowadzono automatyczne uzupełnianie formularzy na podstawie poprzednich wpisów,
Funkcję wpisywania można włączyć w preferencjach prywatności, gdzie można ustawić informacje, które mają być automatycznie dostarczane, np. takie jak imię, nazwisko, adres czy dane kontaktowe. Przydatną funkcjonalnością może być wprowadzenie nowego bocznego paska zakładek, który znajduje się z boku głównego okna, a powinno to poprawić przeszukiwanie zakładek. Dodano także nową funkcję raportu prywatności, która wyświetla liczbę trackerów zablokowanych przez GNOME Web. Udostępnienie tych wcześniej ukrytych informacji pozwoli na bieżąco być z prywatnością, widzicie co i jak się po prostu dzieje. Z niezbyt pozytywnych informacji, ze względu na zmiany w procesie uwierzytelniania konta w Firefoxie, obsługa Firefox Sync została wyłączona w wersji 47 i dotyczy to też starszych wydań 46. Niestety nie wiadomo, kiedy zostanie to z powrotem włączone. Chodzi oczywiście o Firefox Sync. Weźmy się teraz na przykład za kalendarz. Słuchajcie, zacytuję tutaj część PiSu prosto z GNOME 47 Relays Notes. Wersja aplikacji kalendarz dla GNOME 47 zawiera prawie 50 poprawek błędów, a także mnóstwo dodatkowych poprawek. Najbardziej zauważalną zmianą jest przerobione okno dialogowe, szczegóły wydarzenia się to nazywa. Nowy projekt ma wiele zalet w porównaniu z poprzednią wersją. I chodzi tu o ulepszenia typu. Ulepszona obsługa zdarzeń przeznaczonych tylko do odczytu, które są teraz oznaczone ikoną kłódki. Mamy bardziej atrakcyjny i użyteczny układ z bardziej przejrzystymi sekcjami i spójnymi odstępami. Linki do spotkań wideo są teraz wyświetlane tylko raz. Symbole zastępcze wskazują, kiedy brakuje jakiejkolwiek informacji. Okna dialogowe importera zdarzeń i edytora zdarzeń teraz płynnie obsługują ukryte kalendarze i kalendarze tylko do odczytu, a okno dialogowe dodaj kalendarz zostało udoskonalone, aby bardziej przejrzyście oraz pokazywało wszystkie ewentualne błędy, jakie się zdarzają. Teraz też o GNOME Circle, czyli aplikacjach przyjaznych GNOME, można powiedzieć, i zbudowanych wokół niego jako uzupełnienie środowiska GNOME. Pojawia się 6 nowych programów. Mamy tutaj Binary, to prosty konwerter systemów liczbowych. Mamy tutaj program Biblioteka, który służy do przeglądania dokumentacji GNOME. Jest Hieroglyphic, który pozwala przeszukiwać symbole LaTeX. Oraz zasoby, to nic innego jak menedżer zadań z monitorem podzespołów. Jest także Tuba, czyli multiplatformowy komunikator, a program Waluta, kolejny prosty konwerter, tym razem walut. Wszystkie te programy i wiele innych można doinstalować prosto, oczywiście z programu GNOME Software. Co do pozostałych nowości w programach, które w GNOME znajdziemy, zacytuję tutaj część artykułu z portalu 9to5Linux. Edytor tekstu GNOME otrzymał ulepszenia operacji drukowania i sprawdzania pisowni, a także różne poprawki i zmiany np. kolorów, aby lepiej dostosować się do stylu całej platformy GNOME. Czytnik ekranu Orca otrzymał lepszą obsługę Wayland i wiele udoskonaleń. Gra GNOME Sudoku otrzymała nowe okno skrótów klawiaturowych i obsługę powiększania kółkiem myszki. Natomiast program GNOME Remote Desktop, czyli do pulpitów zdalnych, otrzymał obsługę wprowadzania nowych poświadczeń za pomocą standardowego wejścia podczas korzystania z GRDCTL. GNOME Maps otrzymało i tzw. ikony placu zabaw i obsługę trybu ciemnego podczas rysowania tras transportu publicznego na mapie oraz obsługę tzw. transitus dla tras transportu publicznego. Przeglądarka obrazów Lupe otrzymała prawidłowe wykrywanie obrazów nieprzeczystych i skalowanie na lepiej dopasowane podczas obracania świeżego otwartego obrazu. GNOME Initial Setup, tak, czyli to pierwsze okienko powitalne, otrzymało lekko odświeżoną stronę oraz jakieś tam malutkie poprawki. Teraz trochę już pod koniec informacje techniczne, powiem to tak, tudzież spod maski systemu. Słuchajcie, wiadomo, że normalni użytkownicy niekoniecznie zobaczą od razu, ale myślę, że warto o tym po prostu wiedzieć.
Jeżeli chodzi o GNOME 47, ulepszono obsługę laptopów z kartami hybrydowymi. Chodzi tu o tak zwane multi-GPU typu AMD i Nvidia czy Intel i Nvidia. No oczywiście chodzi tu o wbudowane GPU w procesorach i zewnętrzne ewentualnie karty graficzne, tak? Mamy dodatkowo funkcję przeciągnij łupość między programami X11 a Wayland. Zostało to mocno poprawione. Dodano sprzętową akcelerację nagrywania ekranu, chodzi tu o screencasting i dotyczy to wszystkich GPU, począwszy od Radeonów, przez Nvidia, a skończywszy na Intelu. W przypadku Nvidia udostępnienie ekranu RDP ma w GNOME początkowe funkcje akceleracji sprzętowej i będzie to sukcesywnie rozbudowywane. GNOME 47 wprowadza także możliwość grania w gry wykorzystujące zestawy słuchawkowe wirtualnej rzeczywistości VR podczas sesji pulpitu Wayland. Jest również udoskonalona obsługa funkcji ułamkowego skalowania obrazu, aby poprawić obsługę starszych aplikacji w trybie X11, czyli pewnie X-Wayland. Kończąc, zacytuję jeszcze część artykułu z portalu linuxia.com. Chodzi tutaj o poprawę spójności wizualnej. Aplikacje te historycznie wyświetlały dekoracje okien. Chodzi tu o paski tytułowe, obramowanie kontrolki przy użyciu domyślnego motywu GTK4. Często powodowało to niezgodność wizualną z nowocześniejszym standardem stylistycznym Willeby White'a w większości podstawowych aplikacji GNOME. Dzięki tej aktualizacji środowisko pulpitu używa teraz Libad White'a do renderowania dekoracji okien dla programów w trybie X11, które polegają na dekoracjach po stronie serwera. Ta integracja zapewnia, że nawet starsze aplikacje będą bezproblemowo pasować do współczesnej estetyki pulpitu GNOME. Słuchajcie, no teraz chyba finito. Myślę, że pokazywałem Wam, omówiłem wszystkie nowości, jakie są w tej wersji GNOME. Jeżeli nie, to zapraszam oczywiście na oficjalną stronę GNOME Releases. Możecie sobie tam przeczytać pełny release od początku do końca, powiem to tak. Ja opierałem się na Release Notes właśnie, o którym wspomniałem, i trzech albo czterech portalach z newsami, więc myślę, że w miarę wszystko Wam tutaj przedstawiłem. Jeżeli chcecie potestować najnowsze GNOME, to jest kilka możliwości. Możecie się udać do GitHub GNOME'a, pobrać i skopiować po prostu całe środowiska od zera z kodu źródłowego i to zrobić na własnej maszynie. Druga opcja to jest na przykład użycie bety Fedory 41. Tak jak mówiłem wcześniej, test robiłem bodajże kiedy to było 18 na kanale, tak? Kolejna możliwość, możecie użyć sobie na przykład programu GNOME Boxes i odpalić go w programie GNOME, znaczy użyć GNOME Boxes i użyć systemu GNOME OS Nightly, którego ja użyłem właśnie dla prezentacji tutaj dla Was między innymi, tak? Ja użyłem tego akurat na laptopie Acer A5 515, tam tutaj jest Ryzen 4300U i starsza grafika Vega Mobile, to jest sprzęt z 2018 chyba roku i powiem Wam, że problemów nie było, a dodatkowo całość robiłem sobie na zewnętrznym dysku twardym SSD, więc jak to widzicie, to ten. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, GNOME OS Nightly nie działa albo są olbrzymie problemy na VirtualBoxie, QEMU, KVM i innych wirtualizatorach typu na przykład VMware. Dlatego najlepiej odpalić to na GNOME Boxes właśnie, tak? Tak twierdzą twórcy. Tak to mniej więcej nam wygląda. Ewentualnie za kilka dni pewnie pojawi się to całe środowisko w dystrybucjach archowatych typu Warczów, Endeavorze, Manjaro i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie możecie czekać na Fedora 41 albo Ubuntu 24.10, tudzież inne dystra, które pewnie w przeciągu, nie wiem, miesiąca wprowadzą sobie to środowisko, tak? Chciałem bardzo podziękować za oglądnięcie, za wysłuchanie tego mojego filmu. Mam nadzieję, że przyda się to szerokiemu gronu ludzi. Dzięki za łapki, dzięki za sponsorowanie tego kanału, wspomaganie tego kanału w każdy możliwy sposób, czy finansowo, czy paczkowo, czy właśnie oglądając i tak dalej, i tak dalej. Bardzo za to wszystko dziękuję. Słuchajcie, trzymajcie się cieplutko, gorąco pozdrawiam. Jeszcze raz powiem, mam nadzieję, że materiał się przyda, był interesujący i co? Widzimy się za jakiś czas, pewnie bardzo krótki, na kanale Świat Linuxa. Gorąco pozdrawiam.